Hejo! Dziś spróbuję odpowiedzieć na Wasze pytania odnośnie piegów robionych henną, które wzbudziły niesamowitą sensację na moim Instagramie i póki co są najpopularniejszym filmikiem i w sumie najpopularniejszym postem, jaki kiedykolwiek dodałam, jeśli chodzi o zasięg i wszystko. Tutaj macie miniaturkę i możecie zobaczyć go na moim Instagramie. A dzisiaj odpowiem Wam na wszystkie pytania, które pojawiły się pod postem i na story. Po to właśnie mam przy sobie ten oto telefon, na którym wszystkie te pytania się znajdują. Będę ich szukać i odpowiadać w trakcie tego filmiku. Zdecydowanie najczęstszym pytaniem jest, jak szybko się zmywają z twarzy. Tutaj odpowiadam, że u mnie trzymają się zazwyczaj około 3-4 dni, ponieważ robię dość często peeling, właściwie codziennie, bo używam rękawicy do makijażu, a ona troszeczkę działa jak peeling, więc u mnie trzymają się około 3-4 dni. Dzisiaj mam trzeci dzień piegi i wyglądają w ten oto sposób. Nie wiem, czy są dobrze widoczne na kamerze, ale wyglądają właśnie tak. Myślę, że jeśli ktoś nie robi peelingów zbyt często, to utrzymają się u niego do 5 dni, ale jest to raczej maksimum i zmywają się zazwyczaj w ciągu 4 dni. Drugie super ważne i często zadawane pytanie to, jakiej henny używam. Henną, którą używam, jest znaleziona na Allegro, henna Caveri, miedziana naturalna, dokładnie to można sobie wpisać w Allegro i znaleźć sobie taką tubkę henny jak ja. Tutaj możecie zobaczyć obrazek. I zdecydowanie nie polecam innych, ponieważ wypróbowałam kilka, między innymi tę, którą zaraz tutaj pokażę. I po tej wyglądałam jak biedronka. I dochodzimy właśnie tutaj do pytania, jak je zrobić w domowych warunkach i nie wyglądać jak biedronka. Jeśli użyjecie tej henny, której ja używam, nie będziecie wyglądać jak biedronka. Jeśli użyjecie takiej lub jakiejkolwiek innej, która ma dodatkowe składniki typu PPD, które jest szkodliwe dla cery, to pewnie będziecie wyglądać jak biedronka, ponieważ te składniki zazwyczaj wzmacniają barwnik, on wnika bardziej w skórę, szybciej i wygląda się nienaturalnie. Ja wyglądałam totalnie, jakbym miała wysypkę i bardzo podrażniło mi to twarz. Trzecie pytanie. Henna nie podrażnia skóry, PS, super to wygląda. Dziękuję. Wiem, że super wygląda i dlatego to robię. Henna, którą mam, nie podrażnia skóry. Przynajmniej mojej, dlatego tutaj trzeba zaznaczyć koniecznie z wykrzyknikami, że trzeba sobie robić próbę uczuleniową za każdym razem, kiedy planuje się coś takiego zrobić w swojej skórze. Najlepiej tutaj gdzieś na szyi, gdzie skóra jest delikatna, na przykład za uchem, nakładamy sobie jeden pieg i czekamy z tym 24 godziny. Jeśli przez 24 godziny nic złego się nie stanie, raczej nie macie uczulenia. Nie ma szans, żeby henna Was podrażniła, jeśli nie zrobiła tego tu. Ale właśnie, trzeba używać naturalnej henny. Jeśli macie problem z kupionymi tubkami, bo zapewne zawierają one jakieś konserwanty, bo inaczej pasta nie byłaby w tej konsystencji, w jakiej jest, można sobie zrobić swoją własną pastę. Dla mnie to jest troszeczkę za dużo czasu, ja jestem leniwa i mi się nie chce, ale Wy możecie zrobić taką pastę sami. Jest na YouTubie mnóstwo filmików, które to pokazują, jak to zrobić. Kolejne pytanie. Słyszałaś coś o PPD w hennach i o tym, że może powodować poparzenia? Tak, słyszałam. Niestety dopiero po tym, jak kupiłam pierwszą hennę, która zakładam, że to PPD zawierała, bo wyglądałam troszeczkę jak poparzona, ale na szczęście nie było to tak straszne, jak mogłoby być. Tutaj może powiem, że PPD jest składnikiem, który występuje w farbach do włosów, w barwnikach drukarskich i innych tego typu rzeczach i jest ciężki dla skóry i raczej należy go unikać, szczególnie, że w produktach do tatuaży henną zazwyczaj występuje w bardzo dużych stężeniach i może rzeczywiście poparzyć.
Tutaj może zaznaczę też, że nie ma czegoś takiego jak czarna henna, ponieważ henna barwi tylko na jeden kolor i jest nią kolor rudy, wpadający w brąz. Dlatego piegi henną wyglądają tak naturalnie. Następne pytanie. Jak długo trzeba trzymać hennę na twarzy? To wszystko zależy od Was. Ja zazwyczaj nakładam hennę wieczorem, kiedy no, chcę już się położyć spać i jeszcze zanim pójdę spać ją ściągam. Zazwyczaj po prostu jak zaschnie, to od razu ją zmywam albo zdrapuję. Raz trzymałam ją dłużej na twarzy i piegi wyszły bardziej intensywne, z czego również byłam zadowolona. No tak, to wszystko zależy od tego, jak długo chcecie ją trzymać. Jeśli chcecie mocniejszy efekt, potrzymajcie dłużej. Tak naprawdę nie powinno Wam się nic stać, niezależnie od tego, jak długo będziecie ją trzymać. Niektórzy chodzą nawet z henną spać, więc myślę, że cokolwiek nie zrobicie, będzie dobrze. Gdzie kupić hennę w Rożku? Czy kolor zawsze jest ten sam? Co gdy się zrobi złą piegę? No cóż, ja kupuję swoją na Allegro, tak jak powiedziałam, już pokazałam, jaka to jest henna. Co gdy się zrobi złą? No to podejrzewam, że trzeba poczekać kilka dni, zanim ona zejdzie. Można w tym czasie oczywiście stosować makijaż, przykryć ją trochę, ale myślę, że nie będzie to tak zły efekt, żeby trzeba było się z nim jakoś specjalnie ukrywać. Myślę, że będziecie wyglądać ślicznie, jeśli tylko Wam się takie rzeczy podobają. Jeśli coś pójdzie nie tak i nie będziemy zadowolone z efektu, co zrobić? Jak szybciej pozbyć się piegów? Ja zawsze jestem zadowolona z moich piegów, dlatego podejrzewam, że jeśli Wam coś pójdzie nie tak i nie będziecie zadowolone lub zadowoleni, bo oczywiście chłopcy też mogą sobie robić piegi, jak szybciej się ich pozbyć? Peeling, ale niezbyt drażniący, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I czas, ponieważ w ciągu kilku dni nie będzie już po nich śladu, żadnego, więc nie trzeba się tym absolutnie martwić. Jak pociemnić piegi? Domyślam się, że chodzi o to, że piegi od razu po zrobieniu wyglądają dość blado. One same po 24 godzinach nabierają takiego najintensywniejszego koloru. Od razu po nałożeniu są bardzo blade i wyglądają lekko pomarańczowo. Nie trzeba się tym martwić, dlatego dobrze jest właśnie robić sobie je przed snem, żeby mieć całą noc na to, żeby się piegi utleniły. Nie mam piegów wcale. Czy uważasz, że jakbym sobie zrobiła, to wyglądałoby to źle? Uważam, że jeśli bardzo chcesz mieć piegi, jeśli jesteś ciekawa lub ciekawy, jakbyś wyglądał w piegach, warto to zrobić. To tylko 8 zł za tubkę albo jeszcze mniej, jeśli zrobi się samemu i można sprawdzić, czy efekt nam się spodoba, a jeśli nie, to można poczekać i zniknie. Myślę, że wszystko zależy od tego, czy Tobie się będzie podobało. Czy widać je, gdy zrobimy sobie makijaż? To zależy, jaki makijaż. Zależy, jakiego używasz podkładu. Ja używam dość lekkiego albo nie używam wcale, dlatego u mnie zawsze widać te piegi. Podejrzewam, że jeśli użyjemy bardziej kryjącego podkładu, to zakryjemy je tak samo, jak zakrywa się pryszcze i inne tego typu. Próbowałam zrobić te piegi, ale nie umiem dobrać ich rozłożenia i wielkości. Jak Ty to robisz? Trzeba pamiętać o tym, że piegi nie są idealnie okrągłe, nie są równomiernie rozłożone na całej twarzy, dlatego dobrze jest, aby największą koncentrację piegów zrobić sobie w okolicy nosa i górnej części policzków. Znajdują się one też często na dolnej powiece, ale to wszystko zależy od tego, czy chcecie tam robić piegi. Wiadomo, lepiej nie zbliżać nic do okolic oczu, ale no, ja to robię. Piegi nie powinny być równej wielkości. Każdy powinien się troszeczkę różnić od siebie. Ja zawsze nakładam takie drobne kropeczki i później nakładam większe kropeczki i później tak troszeczkę je rozmazuję, żeby tworzyły większe grupy i to wygląda najnaturalniej. Mniej więcej robię to tak, jak pokazałam na filmiku. Kolejne pytanie, na ile wystarcza taka tubka henny? Tubkę, którą kupiłam 2 tygodnie temu, robię piegi co 3 dni, co 4 dni, albo nawet co 2 dni. I jeszcze nie doszłam do połowy tubki, dlatego uważam, że to duża tubka i starczy na długo. Dużo osób również pyta, czemu nakładam sobie
tę ampułkę na początku. Otóż chodzi o to, żeby nawilżyć sobie twarz przed nałożeniem piegów, że w razie będziecie to zdrapywać, żeby się tak nie podrażnić, żeby skóra była równomiernie odżywiona i tak właśnie. Co jeszcze? Jeśli nie chcecie mieć piegów na stałe, nie smarujcie ich na zranienia. Ale wątpię, żeby ktoś sobie wkładał piega w rany. Czy nie zepsuje mi to cery? Mi nie zepsuło, mam skłonność do trądziku i nic nowego się na niej nie pojawiło, dlatego myślę, że Wam również nie zaszkodzi. No to tyle na dziś. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania i żadnego nie pominęłam. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach albo na Instagramie. Ja chętnie odpowiem na wszystkie. I co? Jeśli zrobicie sobie piegi, koniecznie oznaczajcie mnie na zdjęciach, bo chcę zobaczyć Wasze piegi, chcę zobaczyć Wasze efekty. Mam nadzieję, że będziecie z nich zadowoleni, że będziecie się sobie podobać, a w ogóle to róbcie zawsze wszystko to, na co macie ochotę, tak długo, jak nie krzywdzicie innych. Nie zapomnijcie też obserwować mojego Instagrama, zostawić łapki w górę i subskrypcję, bo tak się tutaj chyba mówi. No to do zobaczenia!